W tym roku również w składzie instrumentalnym, w składzie orkiestry towarzyszącej wokalistom, mamy bardzo młodych muzyków, ponieważ prowadzącymi grupy są profesjonaliści, muzycy już z jakimś doświadczeniem, natomiast pozostali uczestnicy to są w większości studenci. Czy Tadeusz Bart w swoim utworze ujął ideę sonetów Szekspira rzeczywiście tak dobrze? Czy czuje Pani, że to jest właśnie ten Szekspir, którego kochamy? Hmm, no jest to jakiś wycinek twórczości Szekspira. Już w samych sonetach mamy bardzo różne, że tak powiem, ich rodzaje. W przypadku utworu Tadeusza Berda są to cztery sonety miłosne. Więc rzeczywiście kipią one aż od niesamowitych uczuć, niezwykłych metafor. Sam tekst literacki jest bardzo nośny, a do tego wszystkiego podkreślony genialną muzyką. I myślę, że jeszcze wracając do pytania o mistrzów, to mamy tu również do czynienia z mistrzostwem, jeśli chodzi o kompozycję i o tekst i mistrzowskie tłumaczenie Macieja Słomczyńskiego. Tak, ja też je bardzo lubię. Natomiast król święty Kazimierz Król Polski, czyli ten utwór Alessandra Scarlatiego, znanego twórcy późno -barokowej muzyki oratoryjnej, można tak powiedzieć, w przeciwieństwie do syna, który był mistrzem klawesynu. Czy ten utwór jest tylko takim polonikum, taką ciekawostką, czy ma on dużą wartość artystyczną? Bo on nadal nie jest tak bardzo znany, jak zresztą niestety wiele utworów Alessandra Scarlatiego. Tak, utwór nie jest jeszcze aż tak bardzo znany, chociaż był wykonywany kilkukrotnie. W przypadku Kazimierza też można powiedzieć, że jest on w gronie tych młodych mistrzów, ponieważ święty Kazimierz zmarł, jak był bardzo młodym człowiekiem, latkiem, A z przekazów, które mamy historycznych, wiadomo, że był niezwykłym człowiekiem, bardzo mądrym strategiem. Jan Długosz, który był jego wychowawcą, doceniał jego wybitną inteligencję. Także mamy też, miejmy też świadomość, że oratorium nie opowiada o statecznym, dojrzałym królu, tylko młodym królewiczu, który niestety ze względu na ciężką chorobę gruźlicę zmarł w dosyć młodym wieku i nie dane mu było przejąć tronu korony Polski i Litwy. Królewicz Kazimierz zmarł na gruźlicę, tak jak nasz najwybitniejszy kompozytor, Fryderyk Chopin. Niestety, oczywiście, ale wielu wielkich ludzi wtedy umierało na gruźlicę. No i tutaj właśnie chciałem przejść do takiego pytania które zainteresuje na pewno część naszych widzów. No bo na pewno wielu z naszych widzów czasem grywa na fortepianie, pewnie jeszcze więcej być może na różnych keyboardach elektronicznych i tak dalej. Natomiast dlaczego zdecydowała się Pani na klawesyn? To jest przecież taki cichy instrument, nie ma właśnie tych jakby różnic dynamicznych, tak zarysowanych jak fortepian. Co Panią skłoniło do, do podjęcia się kształcenia i gry i zostania mistrzynią w grze na klawesynie właśnie? czy tak do końca cichy, to oczywiście zawsze można dyskutować, bo są instrumenty cichsze, na przykład klawikord, prawda? Wszystko też zależy od naszych uszu, od naszej percepcji w danej, w danej chwili. Ja to oczywiście... Tylko wtrącę, że lutnia jest jeszcze cichsza chyba. Tak, to zależy, chociaż i na lutni można czasem, zresztą dzisiaj usłyszymy, będziemy mieć w zespole teorbistę, um, usłyszymy, że i na lutni można grać z dużym pazurem. Um, natomiast wracając do pytania o, o, o sam klawesyn w moim przypadku... To było tak, że kończąc y, naukę w szkole drugiego stopnia w klasie fortepianu, zawsze czułam, że bliska jest mi muzyka y, dawnych epok, a zwłaszcza baroku. I w jakiś taki naturalny sposób z kolegami wspólnie skrzykiwaliśmy się, wykonywaliśmy mu muzykę kameralną. Korzystaliśmy nawet troszkę poznajomości z małego szpinetu, który był własnością orkiestry Leopoldinu. Wykonywaliśmy koncerty smyczkowe, skrzypcowe, podwójne, potrójne, poczwórne w Auli Leopoldina. Y i w zasadzie mogę powiedzieć, że to takie, była to taka naturalna ścieżka, ponieważ nawet samo podejście moje wtedy do basso continuo to było takie podążenie za, za jakąś intuicją, bo przecież w tamtym czasie nikt nas nie uczył o tym, jak sztuka wykonania basso continuo powinna wyglądać. Więc wzięło się to po prostu z pasji do, do muzyki po prostu. Natomiast potem miałam taką możliwość, że w momencie, kiedy Postanowiłam studiować grę na klawesynie. Klasa klawesynu została otwarta w Akademii Muzycznej we Wrocławiu i zostały tutaj sprowadzone znakomite instrumenty, kopie instrumentów historycznych, co było pewnym przełomem, bo wcześniej, trudno to sobie wyobrazić, to są lata wczesne lata 90., we Wrocławiu nie mieliśmy klawesynu historycznego, kopii, na których cały świat teraz gra. Te instrumenty są z różnych jakby okręgów stylistycznych gry klawesynowej, to znaczy z różnych epok i z różnych krajów, bo tutaj powiem, widzą, że jest duża różnica często między klawesynem francuskim a włoskim a niemieckim czasami, ale głównie te dwie szkoły francuska i włoska są bardzo takie znaczące. Więc jakie my tutaj mamy klawesyny, jakie pani ma klawesyny do dyspozycji najczęściej tutaj we Wrocławiu? Najczęściej gramy na instrumentach dwumanuałowych, czyli takich, które mają dwie klawiatury. Jest to taki typ instrumentu zwany francuskim. Bazują one na takich modelach, powiedzmy instrumentów z połowy XVIII wieku. Natomiast mamy też instrument włoski, tak jak pan wspomniał, we Wrocławiu teraz niedawno zakupiony przez zespół Cantores Minores. Mamy też instrument w Akademii Muzycznej, który budowany był według budowniczego Kłoda Labresz, który łączy w sobie cechy instrumentu francuskiego z niemieckim. Mamy też instrumenty tak zwane flamandzkie. Więc rzeczywiście ta różnorodność jest duża i Oczywiście idealnie mieć do danego repertuaru konkretny model instrumentu, no czasem życie pokazuje, że trzeba sobie radzić inaczej. Dzisiaj na koncercie będziemy grać mamy szansę na bogate kontinuo, ponieważ będziemy grać kontinuo na dwóch klawesynach i wspomnianej wcześniej te orbie. Teraz zadam Pani pytanie, które zapewne zadaje się każdej klawesynistce i każdemu klawesyniście. Czy można grać utwory barokowe, np. Żana Filipa Ramo albo Jana Sebastiana Bacha, również na fortepianie? Ja osobiście np. jestem trochę zgorszony słysząc niektórych wykonań Ramo na, na, na fortepianie, tak? Natomiast Bach, np. Na względem Gouldem, czasem niektóre utwory, moim zdaniem, brzmią jeszcze ciekawiej niż na klawesynie. Nie wiem, czy nie mówię herezji. Ma pan prawo do swojego zdania oczywiście. Z tym bywa różnie, muszę powiedzieć szczerze, bo jest taka grupa utworów, które absolutnie. Są takimi idiomami klawesynowymi, bądź bardziej blisko im do muzyki lutniowej niż do fortepianowej późniejszej. Mam tu na myśli na przykład preludia niemenzurowane. To są utwory pozbawione kresek taktowych, taka zapisana improwizacja, i w zasadzie na no, fortepianie nie da się tego wykonać, bo no, mówiąc kolokwialnie, nie wiadomo, jak to ugryźć, prawda? Natomiast y, inne instrumenty, y, instrumenty y, przepraszam, utwory, y, na przykład właśnie Jana Sebastiana Bacha, jeśli potraktuje się je z pewną pokorą wobec samej muzyki, prawda? W, w, będzie się człowiek starał dojść do tego, co ten utwór... Oznacza, nie będziemy na siłę widząc szesnastki grać ich bardzo szybko, bo wydaje nam się, że szesnastki czy 32 oznaczają szybkie utwory. Czasem jest tak, że mamy um, stateczną uwerturę, prawda? I wcale te nutki nie muszą być nerwowe i szybkie, tylko bardzo dostojne na przykład, prawda, bo one mają jakiś retoryczny swój wyraz. Także um, wszystko zależy od podejścia. Ja nie zapomnę um, sama, jak byłam kiedyś na takim spektaklu tanecznym. Yy, chyba to był festiwal W Ro Art w teatrze współczesnym we Wrocławiu. Yy, oparty był to spektakl oparty na 24 prooldach i fugach Jana Sebastiana Bacha wykonywanych na żywo przez znakomitego pianistę, któremu towarzyszył yy, taniec. Po prostu para balet, prawda? która wykonywała, miała swoją piękną choreografię i pianista grał świetnie. Żadna granica w tym balecie nie była przekroczona i spektakl był znakomity, po prostu wbijający w fotel, więc wydaje mi się, że wszystko zależy od nas, jak potraktujemy tę materię i, i bierzemy za to odpowiedzialność. Jaką muzykę na klawesyn Pani szczególnie ceni? Jacy są Pani ulubieni kompozytorzy, tudzież epoki muzyczne? Trudno powiedzieć, bo to się zmienia. To się zmienia, naprawdę. Oczywiście jak zwykle, jak zawsze Jan Sebastian Bach można powiedzieć, prawda? Ale to trochę też zależy. Te, te sytuacje, z, z tym jaki utwór w danym momencie najbardziej lubimy, zależą też od tego, nad czym aktualnie pracujemy. W swoim czasie bardzo, bardzo skupi skupiłam się na muzyce francuskiej, czyli właśnie nie tyle w, w, epoka François Couperena, co jego stryja Louisa Couperena czy też byłam zafascynowana w swoim czasie też muzyką Johanna Jakoba Frobergera. Tak, to bardzo piękna muzyka, polecam ją naszym widzom, bo nie wiem, czy jest tak dobrze znana jak muzyka Kuperenów, a jest to wspaniały kompozytor. Proszę kontynuować. Jest to znakomity kompozytor rzeczywiście i, i, i naprawdę mało znany w takim szerszym gronie. Też fascynująca jest muzyka synów Bacha. To też jest zupełnie osobny rozdział, taka ciągle jeszcze też nieodkryta księga, prawda? Bo nam się generalnie to kojarzy z takim stylem galant, który jest lekki, łatwy, przyjemny, gdzieś tam wrzucony do worka z porcelanową figurką. Natomiast w tej muzyce jest niezwykle wiele pasji, prawdziwych uczuć i, i, i takiego dramatyzmu, ale yy, takiego nośnego, już przeczuwającego schyłek epoki Sturm und Drang. Tak, są tam niesamowite kontrasty i pomysły. A jak pani się współpracuje z wrocławską orkiestrą barokową? Bo to jest taki nasz sławny barokowy zespół chyba jedyny w Polsce, który może tak się podjąć od razu zagrania na przykład Haydna, czy Mozarta na instrumentach historycznych, ale oczywiście też muzyki wcześniejszej. Więc jak wygląda ta współpraca? Czy na przykład pani musi grać dokładnie to, co powie dyrygent, czy szef artystyczny, czy klawesynista ma duży wpływ na to, co się dzieje, bo w końcu w orkiestrze barokowej klawesyn to jest bardzo ważny instrument. No chyba, że basso continuo jest jakby przekazane lutnistom, bo też tak bywa, w, zwłaszcza w takich bardziej kameralnych utworach. Jak mi się gra z Wrocławską Orkiestrą Barokową? No nie mogę nic innego powiedzieć, jak wspaniale. I cieszę się bardzo, że mimo tego, że tak jak wczoraj właśnie z kolegami mówiliśmy, minęło już ponad 10 lat, to, to ciągle czujemy um, taki dobry, dobry stan, że rozwijamy się jako zespół. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Um, a co do dalszej części pytania, to oczywiście pewne rzeczy są um, decyzją prowadzącego koncert. I my staramy się zawsze mieć tutaj jakieś wspólne zdanie. Natomiast dużo wolnej ręki nam zawsze, jeśli chodzi o Jarosława Tira, na przykład naszego szefa artystycznego, dużo wolnej ręki nam zostawia i zawsze jesteśmy mając do siebie zaufanie, jesteśmy pewni, że gdyby miał jakieś zastrzeżenia, to nam o nich powie. A jak nic nie mówi, to znaczy, że jest dobrze. Czy śledzi Pani trochę koncerty kolegów muzyków na Wratislawii Kantans? No bo ja na przykład jestem całkowicie oczarowany Erweniketem, który wczoraj zaprezentował orację Benevolo, zupełnie nieznanego kompozytora rzymskiego z XVII wieku, który okazał się być genialny, no i w wykonaniu genialnym, no to było podwójnie genialne, także czy ma Pani chwilę czasu, żeby śledzić też jakby dokonania innych kolegów i koleżanek na polu muzyki podczas Wratislawii? Jeśli nie jestem zajęta sama jako muzyk, no to oczywiście tak, jak najbardziej, bo jest to bardzo potrzebne, takie zanurzenie się w te kilka wrześniowych dni, w to, co się aktualnie dzieje na świecie i u nas we Wrocławiu. No w tym roku, z racji tego, że przygotowywaliśmy koncert z kursantami, a oprócz tego odwiedziliśmy Głogów i Bielawę, to nie bardzo była taka możliwość, żeby uczestniczyć w koncertach festiwalowych, ale dziś mamy zamiar się wybrać na Brokę z pasją Telemana i być może jutro jeszcze na operę, także... No tak, to jest bardzo piękny utwór Brokę z pasją, czy grywa Pani czasem Telemana? Bo, um... Bardzo chętnie i uważam, że jest to genialny kompozytor. Rozmawialiśmy z Aleksandrą Rupocińską tuż przed jej koncertem Młodzi Mistrzowie. Dziękujemy Pani bardzo, że znalazła Pani chwilę czasu dla nas i mam nadzieję, że nasi słuchacze poczuli się bardziej zachęceni i do słuchania muzyki klawesynowej, i może niektórzy do nauki gry na tym instrumencie, jeśli są w odpowiednim wieku. Tak, zapraszamy serdecznie. Zawsze mamy na wiosnę dni otwarte w Akademii Muzycznej. Proszę śledzić stronę internetową uczelni i można wtedy przyjść, porozmawiać, zobaczyć instrument z bliska, popytać, wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Zapraszam. Dziękuję bardzo.